Okej. Witam wszystkich. Trochę musimy to tutaj przesunąć. Okej. Tak myślę, będzie dobrze. W miarę. Mój pierwszy filmik. Proszę mi wybaczyć wszystkie niedociągnięcia. Jest godzina gdzieś w pół do dziesiątej. Przyjechałem na łowisko Szczękowice komercyjne. Wczoraj tutaj byłem cały dzień. Jedno branie. W ogóle dookoła nigdzie zero brań. Nie wiem, tak z tego co się słyszało, to w ogóle od 3 dni była masakra. Zobaczymy, co dzisiaj się będzie działo. Zmieniłem miejsce, bo wczoraj byłem po drugiej stronie na płytszym. Rzucałem pod zarośla. Myślałem, że tam będzie siedział karp. Niestety. Dzisiaj zmieniłem miejsce na drugą stronę. Na głębsze. Ponęcimy troszeczkę. Spróbujemy wyhaczyć jakiegoś amura. Może jesiot. Zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście na metod feder. Od półtora miesiąca zacząłem łowić na metod feder. Bardzo mi się spodobało. I dużo lepiej mi się łowi niż na zwykłe koszyczki. Dzisiaj robimy. Mam resztę jeszcze. Kałamarnice pomarańcze. Połączymy ją z hot grillem 2 mm. Do tego myślę, że by zanęta się dłużej trzymała, dodamy halibuta, red halibuta 4,5 mm. A co na haczyk? Więc tak. Na haczyk mamy kokosowa słodycz, kałamarnica pomarańcza, 8 mm peleciki, zobaczymy co będzie. Poza tym mamy morwę 12 mm i owocowy miks, czyli pomarańcza, ananas i pomarańcza, ananas. Zapomniałem, cholera. Bardzo fajnie pachnie. A i truskawka. Tak, bardzo fajnie pachnie. Tutaj mam jeszcze. Wypróbujemy dzisiaj Turbo Booster. Turbo Booster kałamarnica pomarańcza. Sprawdzimy sobie to na wędeczce jednej. Posmarujemy, zobaczymy, co się będzie działo. Więc teraz czas przed zarzuceniem wędeczek. Tu mam resztę tej kałamarnicy z pomarańczą. Ale to połączymy ją sobie z hot grillem. Nie za dużo, żeby nam się to później nie rozmoczyło. W drugim zrobimy sobie halibuta. Dlatego, że halibut jest grubszy, także musi trochę dłużej sobie leżeć. Później go dodamy do tego. Także. Więc tak. Kukurydza oczywiście standardowo, bo podnęcenia. Zobaczymy. Kukurydzę oczywiście mam zamiar. Zalać posterem słodka kukurydza. Zobaczymy. No, będzie ładnie. Pobierzemy sobie troszeczkę wody. Więc tak, no. Ojej. Nam się to
spadło. Nie mam jeszcze stojaczka, także proszę wybaczyć. Ok. Coś mi się tutaj popsuło. Zobaczymy, co tutaj będzie. Więc tak, różne sposoby są rozrabiania pelletów, mikropelletów. Szczególnie te metody przeważnie mówią, żeby to zalewać. Ja tego nigdy nie zalewam. Nasączam sobie troszeczkę, szczególnie 2-milimetrowy pelecik, dlatego że chcę uniknąć przemoczenia. A bardzo dobrze jest o troszeczkę go nasączyć i zostawić. Tak samo 4,5-milimetrowy. On się musi trochę napić. I tak sobie go zostawiamy. Kukurydza. Bosterek. Więc teraz tak, to niech sobie leży. Niech sobie, o, i 2-milimetrowy pelet, szczerze mówiąc jest jeszcze jakieś minuta do dwóch, lekko namoczony i on już jest gotowy do rzucania, jest praktycznie, o, on już jest, proszę, jeszcze to nie jest to, bo jeszcze jest za twardy, ale on już się klei, dopiero co go zrobiłem, także broń Boże zalewać go wodą, przynajmniej ja tak uważam, każdy tam może mieć swoje metody, swoje zdanie. No dobra, niech to sobie leży. Ja sobie to wszystko teraz przygotuję. No i spotkamy się za chwilkę. Nie będę tutaj przedłużał. Rozciągnę sobie wędki, niech to dojdzie. Przygotujemy sobie kukurydzę, później podnęcimy i będziemy czekać na efekty. Okej. A więc tak, wędeczki już są przygotowane, wszystko jest przygotowane, także jak mówiłem, metod feeder, taka ciekawostka, używam koszyczków z ProCarp bodajże, tak to się nazywa, czy ExtraCarp, sorry. Takie koszyczki, bardzo fajne moim zdaniem. Dużo opinii się słyszy, że te dwa proste żeberka, generalnie, że są proste żeberka, że to przeszkadza. Bardzo fajny motyw tutaj przy tych koszyczkach jest, dlatego że ciężarek jest zalany plastikiem, nie odczepia się tak często, jak zdarzało mi się to w przypadku Mikado czy Jacksona. Często musiałem wymieniać te koszyczki, a tutaj robię go po prostu tak samo. Wystarczy, one mają bardzo elastyczne te żeberka, wystarczy go podgrzać troszeczkę zapalniczką, ładnie rozszerzyć i mamy ten sam kształt, co w koszyczkach, dajmy na to choćby Mikado. Chociaż nigdy nie zdarzyło mi się, żeby mi się zaczepił tutaj haczyk o te żeberka. Bardzo fajne koszyczki. Bardzo fajnie pasują, foremka się nie rozchodzi, mamy klipsik na dole, naprawdę polecam. Tak jak wcześniej mówiłem, ja nie zalewam sobie peletów, dlatego że szybko można je przemoczyć, tylko robię praktycznie tak jak zanętę. Troszeczkę nawilżam, proszę zobaczyć, troszeczkę nawilżony 2-milimetrowy pelet, teraz trochę przeleżał. Jest teraz w sam raz prawie. Maczam rękę tylko, nic więcej. Przed założeniem go na koszyczek. Tylko go troszeczkę delikatnie dowilżam. O, on jest pięknie się trzyma. Jest na pół twardy. Naprawdę jest to super sposób moim zdaniem. Tutaj moja igła ze zwierzaczkiem, bo żebym ją widział po prostu, bo bardzo często gubię te igły, a to jest kasa, wiadomo, nie? No dobra, to teraz sobie założymy sobie tutaj
na zestawik. Założymy sobie, jeszcze jedna ciekawostka, do tych foremek pasują właśnie też, bo też tutaj mam koszyczki Mikado, także naprawdę super rzecz. Ja zawsze robię tak, że sypię sobie troszeczkę na dół, sypię sobie troszeczkę na dół, damy tutaj teraz tą naszą, o, damy teraz tutaj tą naszą kuleczkę, akurat tutaj mam morwę założoną, zobaczymy, myślę, że jakiś ładny karp albo amur się skusi na to, zalejemy sobie to naszym bosterem, tylko prędzej trzeba go jeszcze odkręcić, właśnie, zalejemy sobie to troszeczkę naszym bosterem, on ładnie puszcza kolor w wodzie, zobaczymy co z tego nam wyjdzie. Do foremki i koszyczek Mikado, tak jak powiedziałem, one ładnie pasują do tych foremek, można sobie je bardzo dobrze dociść, nie ma problemu, tak jak przynajmniej ja mam te problemy z foremkami, Mikado, czy ten, one są za miękkie, za giętkie, ten pelet mi bokami wychodzi, wkurza mnie to po prostu i tyle. O, klipsik, proszę bardzo, tutaj mamy nasz pelecik, wszystko się elegancko trzyma, więc teraz by był czas, żeby to wszystko wrzucić do wody i czekać na rybę. Wysyłam zestaw naprawdę niedaleko, dlatego że jest tutaj głęboko, także nie ma sensu przerzucać zbyt daleko. Widzę, że rybka chodzi, coś tam się dzieje, może będzie dzisiaj lepiej. Oczywiście hamulec, dlatego że już raz pływałem tutaj za wędką. Dobrze, że było ciepło, ale nie chciałbym znowu pływać. Także ok. No i zobaczymy, co się będzie działo. Zaraz sobie podnęcę, zarzucę drugą wędkę i będę czekał na efekty. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to będzie bardzo fajnie, bo wtedy będę miał konkretny temat, będę wiedział co i jak. Tak jak mówiłem, jest to mój pierwszy filmik, także muszę się trochę rozkręcić. Sprzęt jaki mam, taki mam, każdy widzi. Nie jest to nic profesjonalnego, dlatego że tak naprawdę łowię długo, ale bardzo rzadko łowiłem. Od tego roku dopiero zacząłem jeździć na komercję. Zrezygnowałem z PZW. Szkoda czasu, przynajmniej takie jest moje zdanie. No i tyle. Wolę sobie jechać na komercję, połowić ładne rybki. Mam ochotę jechać na bardzo duże, to jadę na bardzo duże. Mam ochotę jechać na takie, gdzie, tak jak tutaj na przykład, są karpie 5-7 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Mam ochotę, to sobie biorę rybę, nie mam ochoty, nie biorę. Także, ale zawsze coś się dzieje. Przeważnie się coś dzieje. Zdarzają się dni, wiadomo, że może ta ryba nie bierze. I wtedy trzeba się nakombinować. Wczoraj kombinowałem jak koń pod górę. No ale co, wczoraj mój efekt to jeden lin, bo lin też tutaj jest. Poza tym jedno branie przeoczone, ale zawsze coś, o proszę, nie wiem czy było słychać albo widać, ryba chodzi, także zarzucam drugą wędeczkę zaraz i zobaczymy co się będzie działo. Pożegnam się z wami, wrócimy mam nadzieję za chwilę.
Tak. Godzinka czasu minęła. Mamy pierwsze wranie. Zobaczymy, co jest. Pomalutku. Także coś zaczęło się ruszać dookoła wszędzie. O! Dookoła wszędzie pusto. Widzę, że karpik. Muszę sobie niżej zejść. Ok. Więc mamy pierwszego karpia. Ładnie się zahaczył nam. Ładnie podziałała ona w tym momencie. Wziął na kuleczkę owocowy miks. Tak jak wcześniej mówiłem. Proszę bardzo, spokojnie, kolego. I do wody. Także coś się zaczyna dziać. Zobaczymy dalej. O. Woda jest zimna, chociaż jest ciepło. Efekt pierwszy jest. Także donęciłem łowisko, tak jak mówiłem. Rzucam niedaleko, jakieś 10 metrów może nawet nie, od brzegu. Tak jak mówiłem, jest tutaj głęboko. Nie ma potrzeby, żeby rzucać daleko. No i będziemy czekać zaraz na dalsze efekty. Tak jak mówiłem wcześniej, muszę sobie to troszeczkę przenieść. Pelecik wymieszałem 2 mm z 4,5 mm. Zrobiłem taki miks. Troszeczkę na dół. Pelecik jest bardzo dobrze się klei. Nie namaczałem go, jak wcześniej wspomniałem, bo nie ma takiej potrzeby, przynajmniej ja tego uważam. Tylko go domaczam. Zanurzam rękę do wody i to wystarczy. On bardzo, bardzo ładnie się klei. Proszę, idealnie, ładnie można go w tych foremkach, jak mówiłem, docisnąć, bardzo ładnie się trzyma, fajnie pracuje, bo sprawdzałem, proszę, idealnie. No i co nam pozostało? Pozostało nam rzucić i czekać na kolejne branie. Mam nadzieję, że zobaczę dzisiaj jakiegoś amura. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Wspomniałem, niedaleko, bo nie ma takiej potrzeby. Ok, wystarczy. 10 metrów w górach od brzegu. Pierwszy karpik wylądował, dookoła cisza. Także jestem jak na razie zadowolony. A jest jeszcze sporo czasu do wieczora. Myślę, że połowimy coś więcej.
nam się tutaj zatopiła żółeczka. Hamulec obowiązkowo. Tutaj nie ma o czym gadać w ogóle. Na drugiej wędce mam zarzuconą morwę. Na razie cisza. Wydaje mi się, że zrobiłem za duży przypon łosowy, bo przed chwilą ściągnąłem ten zestaw, było bez peletu. 12 mm w ciągu pół godziny nie ma szans, żeby się rozpuścił. Także mogło być branie, którego po prostu nie widziałem, bo jest tam za długi przypon włosowy. Już zrobiłem mniejszy, taki 6-centymetrowy. Zaraz wyciągnę wędeczkę, zmienię przypon, zarzucę i zobaczymy, czy coś się zmieni, czy będą efekty. Jak to w wędkarstwie? Trzeba próbować. Także postaram się następnym razem postaram się Wam pokazać branie od początku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co do sprzętu, tak jak mówiłem, jak widać, sprzętu nie mam jakiegoś profesjonalnego, dlatego że tego roku zacząłem łowić praktycznie co tydzień, często, ale mam nadzieję, jak mi to wyjdzie za miesiąc, mam wybrane już wędziska w Prologica C1 albo C2, jeszcze się zastanawiam, kołowrotki Okumy TRB55, bardzo dobre, także przy okazji będę mógł Wam pokazać, jak sprzęcik się spisuje nad wodą, bo mam zamiar jechać na trochę większe karpie. Także zobaczymy, co, jak to wyjdzie, jaka będzie pogoda i wtedy pokażę Wam, jak to się wszystko spisuje nad wodą. A na razie się żegnamy, czekamy na kolejną rybkę. Mamy drugą rybkę. Ładne pociągnięcie, ładne branie pojechała nam. Także zobaczymy. Nawet nie zdążyłem drugiego zestawu zarzucić. Także mam nadzieję, że tam minęła jakaś godzinka może. Jedno branie przeoczone, to znaczy przeoczone, zahaczył mi się, bombka mi się zahaczyła między przelotki. Wypięła się, no. Zdarza się. Karpik, widzę, pełno łuski, także fajnie. O, jest i nasza zdobycz, grubasek, ładnie się nam przyhaczył, proszę bardzo, bez problemu, odpięty, tak żeby go nie, o, spokojnie kolego, spokojnie, zaraz pójdziesz do wody. Proszę bardzo, pełno łuski, no i będziemy czekać na dalsze. Zobaczymy, co się będzie działo.
zdążyłem. Tak jak mówiłem, nie zdążyłem do końca zrobić długie wędki. Przemoczymy trochę peleciku. Oczywiście morwa. To jest jeszcze dobra, także nie będziemy tutaj nic kombinować. Założymy i rzucamy. Także widać, że jeszcze smaki owocowe jak najbardziej się sprawdzają. Nie umiem zdążyć wam pokazać ubrania, bo jestem sam i ciężko, żeby dolecieć do telefonu, włączyć i jeszcze wyciągać rybę. Ale staram się tak, żeby przynajmniej było to, że widoczne, jak poluję, co wyciągam. Także czekamy dalej. Na razie się żegnam. Witam wszystkich. Jestem już w domu. Niestety padła mi bateria w telefonie, także nie mogłem wam pokazać następnych rybek. W sumie złowiłem 7 karpi na odchodne już wieczorem, jak było ciemno. Zahaczył się. Było piękny odjazd, było fajne branie i wyciągłem. Udało się wyciągnąć karpia. Prawie 10 kilo, także bardzo jestem zadowolony. Szkoda, że się tego nie udało nagrać, ale akurat na tego karpia pożyczyłem telefon, zrobiłem zdjęcia, które wstawię na koniec filmiku. Dodatkowa bateria już kupiona, nie wiedziałem, że to tak ciągnie. Tak jak mówiłem, to pierwszy filmik, także musicie mi wybaczyć drobne potknięcia. No i mam nadzieję, że tych filmików będzie coraz więcej, coraz bardziej profesjonalne. Zobaczę w ogóle, jaki odzew będzie, czy... Chociaż ja to bardziej robię dla hobby. Także jak mówię, za miesiąc generalnie chciałbym sobie kupić nowy sprzęt i wtedy będzie można go przetestować, taki dodatkowy filmik. Za tydzień wybieram się na nockę z drugą baterią oczywiście, także spróbuję to wszystko fajnie zrobić, żeby to miało ręce i nogi. No, a teraz się już żegnam z wami. Na koniec filmiku, tak jak obiecałem, będzie jeszcze zdjęcie z ostatniego karpia z mojej wyprawy sobotniej. Także do zobaczenia.